Takie obowiązki też. No to się pojawiliśmy. Dajcie znać, czy nas słychać. Jakby co, cześć, witamy. Bo trochę inaczej dzisiaj wyglądamy. Bo to pierwsze spotkanie na kanale książkowym, gdzie gość jest z prowadzącym w jednej sali. To dziwne, nie? No widzenie, ja dotknąć. I spotkania online to nie. Kiedy Krzysiek zaproponował spotkanie online, za pierwszym razem powiedziałam, że nie ma takiej opcji. Po czym zaproponował, że do mnie przyjdzie ze sprzętem, to powiedziałam, że to jest już inna opcja, tak? Ja i sprzęty elektroniczne się nie lubimy. Więc przyszedłem. Ale daleko nie miałem, jak się okazało, więc jest tak. To spotkanie dzisiaj trochę chcieliśmy zrobić tak pytaniowo też dla was, więc jak wy macie jakieś pytania do Diany, to też śmiało. A ja będę w międzyczasie zadawał swoje. Mam laptopa, on tak bezczelnie zajmuje dużą część, ale to po to, żebym widział wasze, przepraszam, muszę patrzeć w kamerę, żebym widział wasze pytania. Jezu, ja też patrzę na twój laptop i zaglądam, co tam piszesz, nie wiem, z kamery też dobra jestem. Nie ma. Widzimy się z okazji, powiedzmy, wydania twojej najnowszej powieści. Powiedzmy trzecie premierowe spotkanie w tym miesiącu. A nie, w grudniu, to już nowy miesiąc. No ale jest pierwszy online, więc nie jest tak. Pierwsze pytanie, bo ta książka... Poczekaj, zaraz. Odejdziesz ze mną. Nawet mi się udało zapamiętać tytuł. Jest czwartym tomem. Tak. Krystiana Jady. A ty pamiętam, ja jestem w stanie to wyciągnąć. Tak, ale... mówiłam 4-5. Nie, mówiłaś 5. Powiedziałam 4-5. Nie, mówiłaś, że będzie 5 tomów. Nie, powiedziałam, że będzie 4-5. Dobrze, i skończyłam na 4. Nie szukaj mi tam to, jak kiedyś powiedziałam. Czyli jednak na moje wychodzi. Nie. Generalnie uznałam, że na 4 tomie kończymy. Natomiast jakby trochę się z tą serią nie mogę rozstać. W związku z tym w nowej serii, w serii o prokurator Gabrieli Sawickiej, która ukaże się w pierwszym kwartale następnego roku, ci bohaterowie wrócą. No Przemek Wilk nie wyjedzie z tego Szczecina, więc być może dostanie troszeczkę większą rolę i gdzieś tam będzie występował, bo to też taka postać troszeczkę niedoceniona. Wiem, że wielu z Państwa ją polubiło, a wiem to dzięki konkursowi z koszulkami, w którym Państwo pisali o swoich ulubionych bohaterach. Ale myślę, że też Ada, która złapała trochę wspólnego kontaktu z Gabrielą, może wrócić, więc czemu nie? Zobaczymy, co się będzie działo. Też trzeba jeszcze złapać Lisa. Jak wiemy, to Wilk Krystian no, ma trochę do niego tematów niezakończonych, w związku z tym zobaczymy, co się będzie działo. Ewentualnie nie. Zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast uznałam, że zakończenie tej serii, ja generalnie jestem fanką serii, które się kontynuuje, żeby je kontynuować. Uznałam, że ten czwarty tom jest już inny, jest pewnym zamknięciem takim, tam już nie ma aż tyle romansu, bardziej jest trochę etyki tego, czym się chce zajmować w tych książkach. W związku z tym zobaczymy, co mi dalej wyjdzie, ale bohaterowie na pewno jeszcze wrócą. Ja przygotowując się do spotkania, wziąłem sobie parę pytań od naszych wspólnych znajomych. Mam pytania od Gabriela z kanału też książkowego i mam pytania od Marka Stelara. I cały Marka, czas czekam pozdrawiamy. Niezwłocznie na pytania od Andrzeja Gablińskiego i wierzę, że jeszcze w trakcie A ja spotkania... wierzę, że Andrzej Gabliński ich nie napisze, bo mi tego nie zrobi. No powiedzmy, że chłopaki, powiedziałem, żeby dali upust swoim fantazjom. Od Gabriela mam... dawno nie podpadłam, bo go dawno nie widziałam, to może. Ja wczoraj. A widzisz. Dobra, pierw od Gabriela. Mamy 4. Lesz. Czy czytałaś 50 twarzy Greya? I czy wybrałaś imię Krystian pod wpływem inspiracji tą książką? Nie czytałam. Obejrzałam i nie jestem zadowolona z tego, że to obejrzałam. Nie, absolutnie nie tym się inspirowałam. Zamknijmy tu ten temat. No dobra, czym się inspirowałaś przy Krystianie? Czy w sensie imię? No. Czy wiesz, to ja to się śmiałam? Tak, no to jednak wiesz, taka no pierwsza twoja taka ważna książka, nie? Znaczy, jako seria, a to główny bohater, więc to nie mogło być jakieś imię losowe, nie? Znaczy...
No właśnie, ja też się śmieję, ale pamiętam jeszcze taką dyskusję z przyjaciółkami, a nie wiem, czy one to pamiętają, natomiast ja je wprost zapytałam, tak dumałyśmy, czy znamy jakieś imię takie męskie, które wręcz ocieka seksem. No i tak nam wyszło, że Krystian pasuje w końcu po wielu dyskusjach. Czyli nie jest to daleko od 50 twarzy Greya w takim razie. No ale chciałam mieć takiego do faceta konkretnego, zresztą Krystian no, tam wyrywa trochę tych kobiet w czasie serii, w związku z tym no, chciałam, żeby to był taki no, konkretny facet i żeby już samo jego imię było takie mocniejsze, a Przemek jakoś tak już to było takie mniej ważne imię, nie? No tak. A Ada? Ada to w ogóle pojawiła się przez przypadek w tej książce, w związku z tym imię też było przez przypadek. Po prostu pisząc... Ale bohaterka, która stała się główną bohaterką w serii, pojawiła się przez przypadek? A tego nie pamiętasz? To ja już tłumaczyłam. Znaczy, drodzy Państwo, ja przypomnę tą anegdotę, którą zawsze powtarzam. Ja pisząc książkę, pisząc serię, chciałam napisać powieść taką męską i mocną. To mi oczywiście nie wyszło, jak zawsze z moimi założeniami, dlatego też nigdy nie tworzę konceptów książek. Natomiast zaczęło się od tego, że mamy Krystiana i Przemka i to było jakby clue tej książki. Natomiast Ada pojawiał się przez przypadek w tym sensie, że potrzebowałam tego psychologa, tak, a do rozmowy z Krystianem, bo jak Państwo pamiętacie, pierwszy tom, Krystian trafia do psychologa, żeby porozmawiać o tym, że strzelił do człowieka. No i ten człowiek się wykrwawił. W związku z tym uznałam, że mogę tam stawić takiego standardowego psychologa, natomiast ta scena wtedy nie będzie miała żadnego sensu. I bardzo długo nad tym dumałam, aż w końcu wymyśliłam sobie tą Adę, która tam siedzi i prowadzi z Krystianem dosyć niestandardową rozmowę jak na psychologa, a to nie jest rozmowa w stylu jak się pan czuje, że użył pan broni palnej, albo czy żałuje pan swojego czynu, tylko jest na zasadzie przecież wiem, że nie żałujesz, ale bardzo dobrze zrobiłeś, no zastrzeliłeś totalnie niepotrzebny element w naszym życiu. A w związku z tym no, jest to inny psycholog. No i ta postać tak mi się spodobała, że zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ona ma takie podejście do psychologii, dlaczego nie inne, a dlaczego też ten drugi psycholog z gabinetu ją traktuje tak marginalnie i w ogóle jakby tam nic nie robiła. No i tak właśnie powstała Ada i stała się główną bohaterką. Dlatego ja nie powinnam pisać konspektu. Drugie pytanie od Gabriela. Co myślisz o... Ja w ogóle nie czytałem tych pytań wcześniej, żeby było ciekawe. Co myślisz o ghostwriterach, którzy piszą powieści dla znanych autorów i czy byś poszła na coś takiego? Ja nawet najgorszą... O ile? Znaczy za ile? Nie, raczej nie. Ja lubię, jeżeli już coś zrobię, to wolę to robić jednak pod własnym nazwiskiem. A lubię... Mówi Diana Rose, no? Tak. Zawsze idę mi pomiesz? Sama prowokujesz. Nie o to chodzi. Ja jak już naprawdę się na czymś skupię, żeby to zrobić i naprawdę chcę to zrobić, no to chciałabym to jednak robić pod własnym nazwiskiem. Tak samo pod własnym nazwiskiem zamierzam pracować naukowo i tak samo pod własnym nazwiskiem zamierzam pracować książkowo. Oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli bym coś napisała i to by wypadło źle i napisałabym to pod cudnym nazwiskiem, no to fajnie, upiekło mi się, nie? Ale bym przez przypadek napisała bestseller życia i to by wyszło pod czyimś nazwiskiem, to byłaby wtopa, nie? W związku z tym nie umiałabym czegoś takiego robić, zwłaszcza, że też myślę, że w wielu przypadkach, czy to ma swoje plusy, czy minusy, jednak mój styl jest odrobinę unikalny, dlatego, że ja zawsze wymyślę coś specyficznego, no ale też dlatego nawet jak mi redaktorzy zwracają uwagę, że ja się uparłam pisać Sąd Okręgowy w Szczecinie, albo Sąd Okręgowy w Szczecinie, 10 Wydział Cywilno-Rodzinny. Ja nie napiszę źle nazwy sądu, no bo nie. Nawet jeżeli dla kogoś to nie ma znaczenia, to dla mnie tak się nazywa ta instytucja, w związku z tym ja takie smaczki przemycam i tam się nie mylę, bo sobie na to po prostu nie pozwolę. No dobra, ale taki argument, który często się w naszych rozmowach pojawiał, pewnie to czy nie argument, ale zdanie, że tą rzeczywistość prawniczo-policyjną i tak musimy dostosować do literatury, bo ona no bo ona trochę zabija literaturę. Nie, no pewnie, no opisanie prawdziwego procesu karnego w książce raczej nie byłoby specjalnie fascynujące. No, odczytywanie wyjaśnień oskarżonych, które mają czasami bardzo wiele stron, tych oskarżonych czasami jest dużo, w związku z tym to trwa bardzo długo, a w ogóle te procesy wyglądają też często tak, że ktoś się nie stawi, czasem jest ten proces odraczany, w związku z tym, no umówmy się, to nie jest nasz tak najciekawsze.
w książce wiadomo, że staramy się wszyscy wyłowić to, co jest najciekawsze i z tej sprawy kryminalnej i tak dalej. To prawdziwy clue tego problemu, więc czasem są też jakieś przeinaczenia, no bo nie wszystko też się da przenieść. Akcja książki jest ważniejsza niż to, co się dzieje w rzeczywistości. I to jest pierwsza podstawowa kwestia. Natomiast no ja też nie piszę fikcji, w związku z tym no napisanie czegoś totalnego, derwanego od rzeczywistości, na przykład to, że policjant prowadzi śledztwo, no to sorry, ale nie. No, często się zdarzają takie zdania właśnie jak ten. Ja dzięki tobie wiem, że to prokurator prowadzi śledztwo. Możesz uznać mnie za swój sukces edukacyjny. Cieszę się, nie zmienię. Tak, naprawdę tak jest. To się pojawia w serialach, to się pojawia w filmach. To jest to, co na przykład też jak ja zapytałam grupę studentów i to na bezpieczeństwie wewnętrznym, kto prowadzi śledztwo i usłyszałam, że policja od większości, no to generalnie czas zmienić ten mit, tak? Tak samo jest z mitem 48 godzin. My z nim, z Andrzejem, wspólnie przy książce Zbrojnie bez ciał bardzo mocno walczyliśmy. Bo ten mit 48 godzin do zgłoszenia zaginięcia jest mitem krzywdzącym, jest mitem szkodzącym, bo po 48 godzinach to może być tak, że już nie ma kogo szukać, bo ślady się zatarły, tak? To nie jest dobry mit. A ten mit pokutuje. Jeżeli włączymy jakieś seriale paradokumentalne, te wszystkie Dlaczego ja, Ukryta prawda i tak dalej, tam jest mit 48 godzin. Jakieś losowo wybrane seriale, ten mit się powtarza. Powtarza się to też w książkach, no w związku z tym no jest to po prostu niedopuszczalne przeinaczenie, bo ono wręcz szkodzi. Bo jak teraz zapytamy losowego Polaka, po ilu godzinach się składa zaginięcie, najpewniej losowo wybrany powie, że 48 godzin, a tak po prostu nie jest. No tak większość powie. No a skąd takie mity? I ten jeden, i ten drugi. A nie wiem, skąd te mity narastają. No, jeżeli w serialu widzimy policjanta, który wykonuje wszystkie czynności... No powiedzmy, że w serialu czy w książce to może być wygodniejsze do pisania. Znaczy, bo to tak nie masz... jest wygodniejsze do pisania. Znaczy, to był... No ale zlituj się. To masz jednego bohatera, który robi wszystko, nie? Tutaj no ale to napisz, prokurator że... wysyła policjantów, więc tak jakby komplikuje, wiesz. To nie komplikuje niczego, no bo prokurator może powierzyć policji pewne czynności śledztwa, a może też im powierzyć część śledztwa do prowadzenia, tak? W całości bądź w części. I wystarczy to po prostu napisać. Tu nie jest jedno zdanie więcej, come on. Już nie bądźmy tak leniwi, no. Zresztą nie, no nie piszmy takich bzdur. Ja wiem, z czego to się pojawia. To się pojawia z tego, że jak widzimy w serialach policjanta, który robi właśnie wszystko, a tego prokuratora często nawet nie widzimy, no to wydaje nam się, że tak to po prostu jest. No ale nie, no walczmy z tymi mitami, no bo potem też kolejnym mitem jest to, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, tak, składa się tylko na policji. To też nie jest prawda. Składać je można też w prokuraturze, tak? W związku z tym, no walczmy z pewnymi mitami. Też ten mit 48 godzin, mówię, ten mit jest po prostu niebezpieczny, tak? Dobra, przyjdziemy w takim razie chyba. Nie, możliwe. Natomiast to też jest tak, że gdzieś czasem ktoś coś powie, na przykład coś tłumaczy, ktoś coś źle zrozumie, albo źle przeczyta, to powiela i tak dalej. Ja jakby nie szukam genezy mitów, natomiast te mity są i trzeba się troszeczkę z nimi rozprawić, no bo niektórych rzeczy nie wypada. Tak samo jak nie wypada mylić ciągle podejrzanego z oskarżonym, czy tej osoby podejrzanej, to w ogóle połowa osób nie wie, że istnieje. A przecież skoro wszyscy w Polsce jesteśmy tak zainteresowani kryminałami, w ogóle powieściami true crime, no to wypadałoby, żebyśmy mieli cokolwiek, jakąś taką wiedzę konkretną, tak? No bo jeżeli ja wychodzę z założenia, że jeżeli cała Polska czyta kryminały, a wiem, że tak jest, czyta też moje kryminały, bo całkiem nieźle się sprzedają, no to dlaczego w tych kryminałach nie może być odrobiny prawdy, która w żaden sposób nie wpływa na akcję, tak? Wystarczy zrobić research dla książki. No dobra, a to teraz takie pytanie to. W jakich serialach, bądź w jakich książkach widziałaś takie błędy? Nazwiska. Czy wiesz co? Nazwy. Wiesz co, ale to nie, ja bym musiała naprawdę usiąść i poszukać, bo to nie jest tak, że każdy autor tak robi, natomiast takie błędy się zdarzają. Na przykład jest też, nazwijmy to mitem, że na szybko, bez researchu i w ogóle bez ten, swoje książki pisze Mróz, Remigiusz. A ty mówisz, że lubisz Remigiusza. Ja nie sprawdzałem go pod żadnym względem. Ja uwielbiam Remigiusza Mroza, uwielbiam jego humor, tak? Lubię oczywiście to, co wymyśla, natomiast ja lubię jego humor. Książek nie nadążam jego czytać, bo mam mnóstwo książek, jak sam widzisz, bo tam patrzysz, naukowych do przeczytania. Natomiast cały czas czytam serię z Chyłką, bo ją po prostu uwielbiam, tak? Natomiast ja ją czytam głównie dla humoru. Tam się pojawiają rzeczy prawnicze, tam się pojawiają też ciekawe sprawy, natomiast część rzeczy jest oczywiście prawdziwa, a część jest przemilczana albo jest nieprawdziwa, tak? No, różnie się z tym dzieje. To są takie drobne przeinaczenia, tak?
Jest na przykład serial Prokurator na bazie scenariusza Miłoszewskich. To jest akurat serial, który ja na przykład lubię. I tam akurat prokurator prowadzi śledztwo, natomiast tam mamy do czynienia z czymś troszeczkę innym. Tam widzimy tego prokuratora, który czynnie uczestniczy w tym śledztwie, tak? Natomiast no, w prawdziwym śledztwie czasami prokuratorowi niekoniecznie się chce przyjechać na miejsce zbrodni, a jeżeli przyjedzie na miejsce zbrodni i wykona wszystkie czynności, no to ewentualnie czynnością, jaką robi w śledztwie, jest to, że przesłucha kogoś, tak? Bo chce go samodzielnie przesłuchać. Resztę tak naprawdę robi policja. No, każdy z nas się dopuszcza jakieś przeinaczeń, więc tutaj nazwisk ciężko byłoby mi teraz wymienić, no ale możemy losowo nawet serial Mroza, tak? Gdzie jest to serial, który teoretycznie no jest na bazie książki prawniczej, tak? I na przykład jak sobie otworzymy, teraz nie pamiętam w którym sezonie, no ale pomylono miejsca, gdzie siedzą sędziowie konkretnie, bo jest sędzia przewodniczący, jest sędzia sprawozdawca i tak dalej. I ich miejsca są zamienione. Dla mnie jest to bzdurny błąd, którego połowa Polski nie zauważy. No ale skoro już robimy taki serial, to dlaczego nie wiemy, gdzie siedzi sędzia? Nie? Także różne są takie przeinaczenia, się zdarzają, ale to są też takie bzdury czasami, nie? Także już się też aż tak nie czepiajmy. Diana mówi o swoich książkach, które tu stoją. Ja mogę Państwu przeczytać kilka tytułów. Oprócz książek Andrzeja Gawlińskiego, które widzę 3, 4. Więcej. 5, 6. Dobra. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 książek pod tytułem Medycyna sądowa. 2 tomy takie. Brzmi wciągająco, szczególnie te grube. Prawo karne jest. Jest książka Morderca pod ścianą. Sztuka za ścianą, ty, polonista. Daleko nie widzę. Arystoteles. Emocje ujawnione, mowa ciała. No. Psychologia, coś tam się znajdzie. I host się spował. No taka półka psychopaty, nie? Dzięki. Ale był zabójca, który miał książkę Hołysta w domu, także. To by było ciekawe. Na jakiś artykuł. Książki zabójców. Nie? I kto co miał na półkach. Trzeba tę wiedzę brać, nie? Spisuj mi, a ja to jakoś ładnie napiszę później. Sama sobie napiszę. Dalej wracamy do Gabriela i to trochę a propos tego, co, o czym rozmawialiśmy, ale w swoim kontekście. Jaką popełniłaś najbardziej wstydliwą wpadkę w książce? I darujmy sobie z tego pierwszego tomu stary kwestionariusz osobowy. No stary kwestionariusz osobowy to jakby jest... To mi zawsze odpowiadasz, więc teraz coś nowego mi wyciągnę. Nie, ale to jest wpadka wynikająca z tego, że jakby książka poszła do druku, no... Później niż ją napisałam, tak? Więc to zarządzanie komendanta głównego się zmieniło. Generalnie mieszkałam wcześniej przez kilka lat, w sumie, jakby podsumować, na Bandurskiego i pomyliłam dzielnicę Szczecina, w której ulica Bandurskiego się znajduje. Ja mieszkałam na Chorzy, to niedaleko też. Tak, a w związku z tym no, to jest lekka wtopa, można się uprzeć. No kilka innych rzeczy by się znalazło, tak? Największą wtopą chyba trzeciego tomu jest telefon Krystiana, który cudownie pojawia się i znika, nie? To znaczy, że telefon Krystiana zabrał zabójca, natomiast Krystian z niego dzwoni na policję. To jest pewien mankament, którego nikt z nas nie zauważył, no bo logiczne było to, że dzwoni, natomiast to z jakiego telefonu dzwoni już nam się udało pominąć. Ale bardzo dużo osób to wyłapało, więc tak, to była chyba taka jedna z większej, no większa wpopa. Jeżeli, proszę Państwa, zaraz przerwie się transmisja, to znaczy, że kot dość skutecznie rozwali nam statyw i dlatego skończyliśmy. Jest taka możliwość. Ale on jest u siebie. O, Gabriel ma dobre pytanie ostatnie od Gabriela. Dawaj. Choć spodziewałem się twojej odpowiedzi, bo patrzę na całość, a tu jest tylko wyrywek, ale czy rozplanowujesz sobie sceny erotyczne, czy idziesz na żywioł? Idę na żywioł i to najlepiej jak najszybciej, bo ja tych scen nie przepadam za ich pisaniem, co zawsze powtarzam. Te sceny są, bo muszą być dla realności akcji, natomiast to nie są najlepsze sceny. No już wolę opisać scenę zabójstwa, jakoś to jest takie łatwiejsze niż scenę intymną, ale no, jak trzeba, to się je pisze. Natomiast nie planuję nic, bo nie planuję w ogóle książki, nie? Sprawdzamy? Nie, to nie Andrzej. Mówię ci, że Andrzej nawet zapomniał, odezwie się w poniedziałek. No, zapewne. Poczekaj, czy... Jeszcze ci nie gryzie. No, a dlaczego nie lubisz tych scen? Bo są trudne? Erotyczne? Wiesz co? Znaczy inaczej, bo ja uważam, że dobra scena erotyczna jest piekielnie trudna,
bo bardzo łatwo wpaść w taki język tej sceny, który spowoduje, że będzie nam się chciało wymiotować. No właśnie o to chodzi, język polski jest trudny. Ciężko w języku polskim znaleźć słowa, które sprawią, że ta scena będzie no, z jednej strony realnie opisana, a z drugiej strony nie pójdziemy ani w wulgarność, ani w śmieszność. Zrobienie tego w języku polskim jest trudne. No umówmy się, generalnie no, mamy ograniczony zasób słów i ograniczone to, co możemy napisać. No, jest to ciężkie, tak, w tym sensie. Więc pod kątem konstrukcji tego też brakuje takiego słownika. No, opisując na przykład scenę zabójstwa, ja dlatego mówię, że one są łatwiejsze, bo po pierwsze, nie mam tam emocji, ja te emocje opisuję później dopiero, kiedy piszę o świadkach i tak dalej, więc ja tych emocji tam nie mam. Mam konkretne założenia, bo ja sobie otworzę medycynę sądową, tak? Otworzę sobie coś innego, więc w związku z tym mogę opisać, jak te rany wyglądają, mogę się, nie wiem, oprzeć na jakiejś prawdziwej sprawie. No, jest to po prostu łatwiejsze. Od Marka. Dwa z zupełnie, z zupełnie innych światów. Ile byś musiała, ja cytuję, bo spisywałem dokładnie jego słowa, ile musiałabyś mieć hajsu, żeby przestać pisać? Wiesz co, chyba nie ma takiej, nie, nie ma takiej kwoty, bo ja lubię pisać. Pisałam zanim zaczęłam na tym zarabiać, a piszę teraz, gdzie na tym zarabiam. A mam nadzieję, że będę pisać, będę na tym zarabiać więcej. Piszę też nie tylko książki, no bo teraz zaczęłam i doktorat, i zaczęłam naukowo pisać. Generalnie pisanie jest mi bliskie. Ja lubię pisać, robię to całe życie. Nie wyobrażam sobie przestać. Dobrze. Marek kazał pochwalić, jak tak odpowiesz. Marku, chwalimy Diana. Pozdrawiamy. A drugie z zupełnie innej beczki. Co byś powiedziała, zrobiła, jakby w twoich drzwiach stanął Christian Wilk? Poszłabym z nim na piwo. Nie, no myślę, żebyśmy się dogadali jakoś, tak? Zobaczymy. Ja na którymś, na poprzednim spotkaniu wspomniałem, że Ada ma trochę, no, trochę z ciebie. Trochę. Bo jest ruda, jak ustaliliśmy też. Ale ja pisałam, byłam blondynką, no. No, ale no jednak, no, to, no ale twój wybór, że stała się ruda. No tak, ale... Jest wredna. Czasem. Jest psycholożką, a ty masz to takie zamiłowanie do psychologii. Psychologiem. Psycholożką. Psychologiem. Psycholożką. Psychologiem. Jest kobietą czy mężczyzną? Jest kobietą wykonującą zawód psychologa. No dobrze, na okrętkę niech ci będzie. No, no to jeżeli... Ja psychologiem nie jestem. Psycholożką. Weź się z tym imię. Nie wytrącaj mnie. No. Skoro... poczekaj. No, skoro trochę z Ady jest w tobie, albo odwrotnie, no, albo odwrotnie, to na ile Christian jest jakimś twoim ideałem, który sobie pisałaś właśnie pod siebie? Znaczy, Christian jest ideałem, ja go starałam się opisać... Znaczy, takim twoim ideałem, no może... Znaczy, moim ideałem to już zdecydowanie nie jest. Staram się wymyślić taką postać, która będzie z jednej strony fajna, a z drugiej strony będzie miała jakieś wady i ten Christian mi jakoś tak się... ułożył. Chciałam też zmienić troszeczkę tego policjanta. To nie jest tak, że ja walczę ze stereotypami, natomiast w większości gdzieś tam takich kryminałów, które wcześniej wychodziły, to jednak ten policjant jest stary, rozwiedziony, pije i generalnie średnio mu idzie w życiu. W związku z tym chciałam to troszeczkę zmienić, ten obraz policjanta. I fajne było na przykład to, jak policjant do mnie podszedł i powiedział, że właśnie mu się podoba i że coś innego i że fajnie, że policjant robi coś fajnego, a nie tylko chleje. W związku z tym fajnie. Go jakoś, tworzyłam go na bazie też facetów, których trochę znam. No tak wyszło, tak? A generalnie, gdyby Krystian stanął w moich drzwiach, to na pewno bym z nim poszła na piwo. Myślę, żebyśmy się dogadali, byśmy się uśmiali. Byłoby tych tematów trochę. Znam też kilku policjantów, miałam okazję z nimi gadać i wiem, że pić. Zawsze się pić też. Znajdzie się zawsze jakiś temat do rozmowy, więc tyle. Takie częste pytanie. Ja wiem, że mi słabo na to odpowiesz, ale to jakby będzie odpowiedź, ale nie, to nie przez to, że to nie jest zależne od ciebie, ale ono się pojawiało w zasadzie pod każdym postem, który sobie przyglądałem. Tak. Dlaczego nie ma twoich książek na Legimi? Bo wydawnictwo otwarte najwyraźniej na ten moment nie współpracuje z wydawnictwem, z Legimi. A jakby część wydawnictw jest na Legimi, ale nie wiem, czy też Państwo zauważyli, część wydawnictw zmienia swoje podejście do Legimi, na przykład premiery nie są publikowane na Legimi, tak? To są jakieś polityki wydawnictwa, na które
autorzy nie mają wpływu, tak? Na przykład nie mam wpływu na to, że e-book mojej książki pojawił się po premierze, tak? Dla mnie jest to sytuacja niedopuszczalna, to jest sytuacja, na którą też nie mam żadnego wpływu. No, to są kwestie totalnie niezależne od autora. No może zakładają, że jak ktoś czeka na e-booka i nie ma, to kupi papier. Nie, myślę, to w ogóle... Ceny są w zasadzie takie same, więc... Myślę, ceny są takie same, ale to w ogóle nie o to chodziło. Nie, tam doszło do organizacyjnych gdzieś tam kwestii, w związku z tym to w ogóle nie miało nic wspólnego, w ogóle nie o to chodziło. Zresztą dla nas jakby, znaczy dla mnie fajnie, jak kupują Państwo e-booki, no bo jakby z e-booka też jakby ta kwota jest wyższa, to jest normalne, no bo e-book w ogóle też jest inaczej liczony. No ale to inna kwestia wydawnicza. Ciekawe, ale to już nie będziemy Cię pytali o pieniądze. O pieniądze nie. O pieniądze już nie. To, o czym kilka razy wspomnieliśmy, to to, że pracujesz obecnie na uniwersytecie. Ja mogę nawet sobie zanotować, w Katedrze Studiów nad Bezpieczeństwem. Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Tak, bo mnie zaraz będzie. Ostatnio ktoś wspominał, że należy podawać pełną nazwę instytutu, więc lokujemy produkt. Zapraszamy na studia. Teraz ja tam uczę. I prowadzisz ćwiczenia z medycyny sądowej, co by tłumaczyło... Z medycyny sądowej, ale nie tylko. Tak, bo czyli mam prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii. Tak, retoryki i erystyki też. To by wyjaśniało Arystotelesa na paru będzie. Jak ci się pracuje? Bo to od pisania do nauczania? Znaczy, ja lubię generalnie gadać, w związku z tym dla mnie jakby gadanie jest fajne. Jak trafi mi się grupa studentów, a kilku takich mam, z którymi się fajnie rozmawia i z którymi można zrobić coś fajnego, no to też jest fajnie. Wczoraj na przykład z inną grupą studentów wzięliśmy sobie na warsztat taki no naprawdę fajny przypadek zabójstwa. No i podzieliliśmy studentów na akurat grupę oskarżonych i obrońców, bo chciałam pokazać, jak działa proces, jakie są trudne te role procesowe. No i odpowiedzi, jakich udzielali, były fajne i zaskakujące. Ja lubię takie zajęcia, lubię, jak coś się dzieje. Lubię też gadać o trupach. No ja na medycynie sądowej tych trupów też dużo pokazuję. Pokazuję te mechanizmy zgonów. Na kryminalistyce też mogę o tym pomówić. Mogę pogadać o przypadkach zabójstw. W związku z tym ja mówię o tym, co jest interesujące, tak? Na retoryce i erystyce, no ja całe życie gadam, w związku z tym jakby gadanie o tym, jak gadać dobrze, też nie jest problemem, więc no, ja lubię generalnie pracować na uczelni. A twoi studenci czytają twoje książki? Nie, znaczy, nie pytam, czy wszyscy, ale czy... Nie wiem, nikt się jeszcze nie przyznał. Nikt się nie przyznał? Nie, nikt się nie przyznał, a ja nie pytałam, nie lokuję swoich produktów. No, ale wiedzą, że jesteś pisarką, czy nie? Gdzieś tam na tym wspominam o tym. A jak widzisz swoją przyszłość właśnie w tym, w tej sferze naukowej, do literackiej dojdziemy? Okej, okay. Mi jest ciężko widzieć swoją przyszłość gdziekolwiek, w tym sensie, że już miałam dużo planów na siebie, tak? Dobra, to powiedzmy teraz, jaki jest aktualny. Aktualny plan. Zobaczymy, na ile się sprawdzi, a później powiedzmy parę takich archaicznych. Nie no, aktualny plan jest taki, że na pewno chciałabym zrobić doktorat. Jakby z tym założeniem poszłam na uczelnię i chciałabym zrobić doktorat. No i na uczelni jest mi na razie dobrze, więc nie ukrywam, że chciałabym tam zostać. Jakby ta praca mi odpowiada. Ta praca mi też daje fenomenalne możliwości, bo mogę badać polskie na przykład sprawy zabójstw. W związku z tym mogę czytać sprawy zabójstw w sądach i to jest w ogóle dla mnie fenomen. No sorry, ja to lubię. Żadna inna praca mi tego nie daje. W związku z tym no wow, tak? I fajnie. Więc to mnie jakby na uniwersytecie na pewno będzie długo trzymać. Ale w tym sensie jest mi ciężko powiedzieć, co będę robić. A na pewno będę prawnikiem i będę to prawo i tą swoją wiedzę wykorzystywać, gdzie się da. Prawnikiem. Prawniczką. Prawnikiem. W związku z tym... teraz to nie było z rytmu. W związku z tym jakby to moje życie będzie związane z tym prawem, tak? Natomiast w jaki sposób jeszcze, to nie wiem. No. Spytaj mnie za rok, zobaczymy, czy będę w tym samym miejscu. Póki co w tym miejscu, w którym jest, tam jest mi bardzo dobrze. A jaki masz temat doktoratu? Bo mi się wydaje, że ty nigdy, już kilka razy o nim rozmawialiśmy, a ty chyba nigdy nie podałaś. Tak? No ja nie podaję takich rzeczy na razie. Jak zrobię doktorat, to podam, ale badam polskie zabójstwa. A co w tym tajnego? Boisz się, że ktoś temat ci sprzątnie, czy co? Wystarczy, że Gabliński go reklamuje. No, ja się śmieję oczywiście, ale generalnie no, te sprawy zabójstw jest ich mało. Ja je trzymam sobie w tajemnicy, więc trzymam swój doktorat też w tajemnicy. Chcę go najpierw skończyć. Jak mi się go w ogóle uda skończyć, to powiem, że napisałam doktorat, bo na razie mi jeszcze trochę zostało. Natomiast badam sprawy zabójstw i będę potem o tym trąbić na okrągło, gdzie się tylko da, się będę chwalić, że go obroniłam. Mam nadzieję.
No właśnie, w związku z... Albo dobra, zaraz do tego wrócimy. A twoje stare marzenia na przyszłość? Bo mnie czasem pytałem, kim chciałem być, nie? Czy strażakiem kim chcieć być. Ja nie pamiętam nic takiego, żebym miał jakieś takie fanaberie. Znaczy ja od gimnazjum wybierałam się... Ja dalej nie wiem, kim chcę być i dokąd zmierzam. No mniej więcej tak jest, nie? Natomiast mnie już po prostu związało, że tak powiem, z prawem. Od gimnazjum chciałam iść na prawo. W związku z tym to mi tak zostało, poszłam na to prawo. Natomiast jakby zawody prawnicze, takie typowe, popracowałam trochę na aplikacji radcowskiej, miałam okazję być obrońcą i tak dalej, zobaczyć, jak funkcjonuje kancelaria, a jest to ciekawe. Natomiast jest to trudne, świat nie do końca mi pasuje. Więc raczej pisanie i prawo będę łączyć, ale jeszcze jak, to nie wiem. Ale pisanie o trupach i gadanie o trupach na razie nie odpowiada. Jakby co to gadam też czasem o czymś innym, nie? Na medycynie sądowej, toksykologii czy coś. Czasem. Wspomniałaś o tym, i to widać w twoich social mediach, że w związku z doktoratem jeździsz po całej Polsce. No trochę pojeździłam, faktycznie. Trochę miast odwiedziłam, zresztą widzisz moją Katowice wydówkę. W tym tygodniu jeszcze. Tak, Katowice w tym tygodniu. Niedawno byłam w Białymstoku. Tak. Znaczy, no trochę miast odwiedziłam, tak? Byłam w Łodzi. Byłam w Białymstoku. Jana ściągę, ma tutaj lodówkę z magnesami z tych miejsc, które wiedzę. Bo się pomylę. Byłam we Wrocławiu, byłam w Świdnicy, w Poznaniu chyba też, w Katowicach na bank, w Warszawie byłam, w Krakowie nie. Znaczy w Krakowie byłam, ale nie z doktoratem w tym roku. Czyli to powinnaś w innej strefie mieć ten magnes. No, generalnie tak, byłam w wielu miejscach w tym roku. Tak, no w Katowicach byłam w tym roku dwa razy. W związku z tym raz z doktoratem, a raz byliśmy z Andrzejem, w ktokolwiek widział, w ktokolwiek wie, więc trochę pojeździłam w tym roku. A jaki, to czy klucz nie, ale jak poszukujesz tych spraw, które są potrzebne? Znaczy, no nie ukrywam, że trochę podzielił się tymi ze mną sprawami Andrzej, w tym sensie, że po prostu korzystałam z jego badań, wyszukiwałam tego, co potrzebuję i go prosiłam ewentualnie o podanie sygnatur, to jest pierwsza kwestia. Część spraw znalazłam też na portalu sądowym, po prostu wchodząc na orzecznictwo sądów, wpisując konkretne hasła i trochę cierpliwości. Później znalazłam też kilka tych spraw, które potrzebowałam. Piszę do sądów, poszukując określonych spraw, wnioski o dostęp do informacji publicznej. Badałam też kilka spraw zabójstw w Szczecinie za 2018-2020. No, trochę tego było. Takiej pracy dużej, z takiej pracy papierkowej właśnie na zasadzie wniosków o dostęp. I kombinowania, bo jak się też coś znajdzie w mediach, no to też sądy, jeżeli chcą pomóc, no to też są na tyle uprzejme, że szukają tej sprawy z mediów, jeżeli jest to naprawdę medialna sprawa, są w stanie ją też zlokalizować, podeślą tą sygnaturę i też udzielić dostępu. Dobra, wracamy do twojego powieścia pisania. A te sprawy, którymi zajmujesz się w książkach, na ile one są wyciągnięte z rzeczywistości? Znaczy luźno, powiedzmy. No bo on wiemy, że jest wyciągnięty z rzeczywistości. Wszystko jest luźno. Nie ma tam żadnej sprawy. Tak, ale do każdej książki możesz powiedzieć, że to jest inspirowane tym i tym. Znaczy, no on jest inspirowany generalnie serią zdarzeń, tak? W tym sensie, że przeczytałam trochę artykułów psychologicznych, trochę też posłuchałam ludzi w koło i on jest takim typowym schematem działania psychopaty, który sobie opracowałam na bazie tego, co przeczytałam, tak? A pierwsza książka, Będziesz moja, jest na bazie olsztyńskiej Świtezianki, no ale raczej nikt by się tego nie zorientował, bo tak zmieniłam tą sprawę, zresztą no, sama osoba, która nie żyje, tak? W oryginale zabito kobietę, tutaj zabito mężczyznę i w ogóle nie o to chodzi, bo poszłam zupełnie w co innego w tej sprawie, tak? Każda sprawa jest jakoś luźno inspirowana. Natomiast w jaki sposób, no jeżeli chodzi o kwestie, na przykład Zaufasz mi, gdzie pisałam o samobójstwach, to sam motyw psychologa czy psychiatry, które gdzieś tam powiedzmy, że nie życzy dobrze swoim pacjentom, to nie jest motyw nowy, takie rzeczy się zdarzały. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc w samobójstwie, czy też namowy w samobójstwie, no to są przypadki z kazuistyki, które gdzieś tam się brały. List samobójczy, który gdzieś tam miałam okazję przeczytać, czy to, co wynika ze statystyk, że się w tych listach samobójczych znajduje, to się znalazło w tych listach, które ja tworzyłam w książce. W związku z tym, no jest, ale luźno bardzo, tak? A miałabyś chęć na takie wyzwanie, jak właśnie
powiedzmy, bardziej sztywne trzymanie się tego, oczywiście w granicach powieściopisarstwa. Pytam, bo jest taka seria wydawnictwa, tak, od deski do deski. Świetna seria zresztą. Czyli co, jak Sekielscy przyjdą z taką propozycją? Czy generalnie, jak ktoś mi złoży ciekawą propozycję, to ja rzadko odmawiam, co pokazuje, jak wypełniony jest mój kalendarz i to, że chyba do lutego nie znajdę za dużo czasu wolnego, bo trochę tej roboty mam, i uczelnianej, i pozauczelnianej, i różnych dziwnych rzeczy, więc wszelkie ciekawe propozycje zachęcam, bo rzadko odmawiam. Natomiast to jest trudne, wbrew pozorom. Raczej ta forma mi pasuje bardziej przy reportażu kryminalnym, ale robię takie zaczątki i staram się coś takiego napisać. Bo jest sprawa, która mi tak utkwiła w głowie akurat, że nie mogę o niej zapomnieć, nie powiem, jaka to sprawa. Natomiast faktycznie tak jest, że to jest sprawa na tyle wyjątkowa i na tyle w ogóle złożona i pod kątem suicydologicznym i pod kątem w ogóle motywu zabójstwa, że nie mogę o niej zapomnieć i raczej o niej napiszę. I być może to będzie sprawa, może też nie przeniesiona co do Joty, ale bardzo mocno inspirowana ta książka. Tylko muszę znaleźć czas, żeby ją napisać. Wiemy, że kolejna twoja książka, albo przynajmniej kolejna, załóżmy w tym uniwersum twojej serii, będzie o Sawickiej. Tak. Czemu o Sawickiej? I tutaj dodam, że ja jestem fanem Sawickiej, jak się pojawiła, ale widziałem też, bo miałaś ten konkurs u siebie na stronie i też widziałem, że Sawicka się gdzieś tam pojawiła. Znaczy mnie bardzo ucieszyło to, że postać, która się pojawiała na kilka kart w sumie w powieści, no bo w trylogii powiedzmy sobie nie była najważniejsza, zainteresowała ludzi. Także to było w ogóle mega fajne. Ja o Sawickiej kiedyś pisałam, to była książka, która powstała przed Adam i Krystianem. Ja miałam 6 tomów o Sawickiej napisanych, natomiast mi się tych tomów nie udało wydać, no bo one generalnie wtedy nie były dobrze napisane. Tam było bardzo dużo mankamentów, ja się wtedy uczyłam pisać. Napisałam sobie Ada i Krystiana, o Adzie i Krystianie książka, po czym w pewnym momencie przy po prostu trzecim tomie, no uznałam, że fajnie byłoby coś zrobić innego. Nie miałam pomysłu na prokuratora, który mógłby przyjechać z Gorzowa, a już wiedziałam, że tą sprawę jakby no muszę tego prokuratora skądś ściągnąć. Gorzów jest takim pierwszym kierunkiem, jeżeli w Szczecinie ktoś nie może prowadzić sprawy, no bo jest z naszej apelacji. W związku z tym, no ktoś z Gorzowa ma przyjechać. No to wtedy dorobiłam sobie całą tą ideologię z Przemkiem i Sawicką, coś wymyśliłam. No i ta Sawicka mi tak utkwiła w pamięci, z tego, że kiedyś o niej pisałam, więc było mi łatwo tą postać stworzyć. No, że tą postać lubię, mam dużo pomysłów na pisanie na ten temat, no to pomyślałam, że będzie fajnie po prostu napisać o niej całą serię od nowa. Zrobić coś na nowo, innego, tym razem lepsze jakościowo. Ciekawe jest to, że ja nie wiedziałem o tej serii o Sawickiej. A mówiłam o tym kiedyś, czyli widzisz, nie wszystko wyciągasz. Ale może nie przy mnie widzisz. To trzeba było uważać, no ale wszystkie moje spotkania. No ale widzisz, jakby po to tyle rozmawiamy, że w końcu będę wiedział. A dużo takich książek napisałaś, które się nie ukazały przed debiutem? 9. 9? 9. Boże, to kiedy ty to robisz? Kiedyś miałam więcej czasu. Jak będę miała mniej czasu, to pewnie będę przerabiać tamte książki. A wysyłałaś je gdzieś? Wysyłałam 2 z tych książek, a żadna z nich nie znalazła wtedy posłuchu. Faktycznie dopiero będziesz moja się udało, no i udało się przebić w dobrym wydawnictwie. Mhm. Czyli to było 5 książek o Sawickiej? 6. Plus 3 inne, zupełnie inne, niepowiązane ze sobą. A ci bohaterowie pojawiają się jakoś w tym? Chociaż nie, jeden bohater się pojawił. No. Ale też kryminały? Były 2 komedie kryminalne i 1 kryminał, też inny. Komedia kryminalna to trudna rzecz. Bardzo. No. Trzeba mieć poczucie humoru. No to faktycznie, to cię przekreśla zupełnie w takim razie. Kiedy możemy się spodziewać Sawickiej? W sensie pierwszy fizycznym? Kwartał, nie pamiętam kiedy, ale pierwszy kwartał. No a to już jest napisane? Pierwszy tom jest napisany, drugi tom się kończy i termin też się kończy, więc będzie napisany. A potem będzie trzeci tom. A ile będzie tych tomów w ogóle? Ja planuję 6. Taki jest plan. Ale zobaczymy, na ile mi wydawnictwo pozwoli i na ile mi pomysłów starcza. Natomiast plan jest taki, żeby 3 tomy ukazały się w następnym roku. W związku z tym mocne tempo. Nie, no to takie idealne dla ciebie, bo
Nie, dzięki! No, dodaj moją pracę zawodową, jeszcze kilka innych rzeczy, które robię, tak, tam powiem. Ale jak obliczyłem ostatnio na poprzednim spotkaniu, jesteś 2 lata po debiucie i masz 6 książek. No ale no dobra, więc to daje jednak 3 książki rocznie, więc jakby 3 rocznie. A znaczy chciałabym utrzymać 3 książki rocznie, a natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? To nie jest takie łatwe, zresztą nie, no jest to trudne trochę, 3 książki to jednak dużo. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać. A jak wygląda twój taki dzień pracy z pisaniem? Dzień, w którym piszesz? A to znaczy piszę, jak mam czas. No ale skończyłaś zajęcia tam o 17. No. Robisz sobie kawę i siadasz do pisania książki? A wstałam dzisiaj o 6 i faktycznie siedziałam i pisałam rano przy kawie. Potem miałam zajęcia ze studentami. Po zajęciach ze studentami, na których też miałam okazję obejrzeć ciekawy filmik na temat sekcji zwłok, inspirujący, którego nie miałam czasu obejrzeć wcześniej. To już wiem, po co ci zajęcia ze studentami. To generalnie też miałam kilka nowych pomysłów. Natomiast faktycznie dzisiaj zrobiłam sobie taki trochę inny dzień. Muszę popracować naukowo. W związku z tym popisałam trochę artykuł, poprawiałam, ale też skończyłam szkolenie Gawlińskiego akurat z morderczyń, także no... Różne rzeczy robię, też się dokształcam cały czas. W związku z tym, jak znajdę czas na pisanie, to piszę. Piszę w pociągę. To dlatego tyle jeździsz. Tak, podróż do Białegostoku 12 godzin polecam każdemu pisarzowi. Rutka po Polsce i masz książkę. To rzeczywiście. Znaczy, drodzy Państwo, ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, akurat ja miałam takiego pecha, no zrządzenie losu, tak? A od nikogo niezależne. Natomiast ja jak jechałam do Bielska-Białej, to 11.30 wyjechałam ze Szczecina, miałam być 20.30 w Bielsku-Białej. Najpierw nie zdążyłam na przesiadkę w Poznaniu, na którą miałam chyba 40 minut, dlatego że pociąg się spóźnił ponad godzinę. No to... Myślałem, że szukałaś perony 40 minut. Co, dzięki. Ale tak byłoby to realne. Natomiast w Poznaniu akurat byłam tyle razy, że akurat na dworcu jestem w stanie się odnaleźć, chociaż tam. Aczkolwiek wszyscy wiedzą, że nie miałam trafić do nowego do starego browaru w Poznaniu, którzy byli na szkoleniu. Tak, to ja. Andrzej też wie, jak ja się gubię w mieście, bo jak się umówiliśmy w Poznaniu przed szkoleniem, to wychodząc z dworca miałam jedynie przejść przez pasy i przeszłam przez złe pasy. Także moja orientacja w terenie jest taka, jak moja orientacja w technice niestety. Natomiast wracając do clou, no to do Bielska-Białej pojechałam kolejnym pociągiem, który miał być o godzinie 22 w Katowicach. O 22 w Katowicach miałam się przesiąść na pociąg do Bielska-Białej, być tam o 22.30. Nie udało się to. Były niestety wypadki, no, nieprzyjemne bardzo. Niestety samolice na torach i inne wypadki. W związku z tym do Katowic dojechałam o północy. No i konduktor, mnie jeszcze jedną dziewczynę, która też jechała do Bielska-Białej. Był pociąg zatrzymany do Bielska-Białej, ale nas konduktor źle skierował. W związku z tym zamiast do Bielska-Białej pojechałyśmy do Bratysławy. Dowiedziałyśmy się dopiero w pociągu. W związku z tym wysiadłyśmy w Rybniku i pojechałyśmy z Rybnika taksówką do Bielska-Białej. Pozdrawiam taksówkarza po prostu. O 1.47 w każdym razie byłam w Bielsku-Białej. Okej, ale że trudno było pisać chyba. Jednak na wariackich papierach. Do północy byłam w stanie pisać bez problemu, bo i tak nie mogłam wysiąść z pociągu, nie? Także no kilka godzin popisałam. Masz jeszcze jakieś wspólne plany z Andrzejem? A mieliśmy wspólne plany na kilka książek, natomiast na ten moment z braku czasu i innych zobowiązań z tego zrezygnowaliśmy. No ale kto wie, może kiedyś wrócimy do tych rozmów. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na razie nie, ale może, czemu nie. Wspomnieliśmy o 5 tomach, 6 Sawickiej, tak. Które planujesz. Już. Ja ci mówię, sobie te 6. Nie, bo mówiłaś 5 na pewno. Teraz dlatego powiedziałaś ładnie, że planujesz, więc to jakby tak. Trochę jest uchylenie się jakby. Ja zawsze w obronie. Ja ci wyciągnę ten materiał wideo. Dobrze, że większość nagrywamy. To nie będziesz miała możliwości. Super. Ściemy walić. Zawsze coś wymyślamy. A poza Sawicką coś planujesz? Takiego, tak jak on? Takiego... Planuję faktycznie tą jedną książkę, o której mówiłam, że na bazie jednej sprawy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jakby być może najpierw napiszę tą serię, a dopiero potem napiszę tą książkę. Zobaczę, jakie będę miała plany ja, zobaczę, jakie będzie miał wydawca i zobaczę w ogóle, gdzie będę chciała zajść. Robię też kilka rzeczy obok, a więc się skupiam też troszeczkę, będę chciała pójść w true crime, a bez Andrzeja tym razem, bo nie ma czasu. Ja też mam ten czas ograniczony, w związku z tym zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, ale próbuję.
To będzie coś nowego, co tak, podcasty kiedyś wyjdą, drodzy Państwo. Jesteśmy bliżej niż dalej. Tak? Mówię to od 2 lat, no ale... Właśnie, a ile jest nagranych? No właśnie. Nagranych jest kilka odcinków, które... Które nie pójdą, trzeba nagrywać od początku. No tak. Znaczy nagrywać nowe. Nie no, zobaczymy. Na pewno podcasty ukażą się w 2022 roku. Czekam. Trzeci rok. Zapowiadam podcasty. One w końcu się pojawią. Może podcasty już wtedy nie będą modne, ale one się kiedyś pojawią. A masz jakieś marzenia? Takie artystyczne? Pisarz, którego nazwisko padło tutaj, już nie będę mówił, bo to może być tajemnica, ale wstępnie sprzedał prawa do ekranizacji na przykład swoich książek. Okej. Okay. Znaczy, ja bym chciała... Pytam, czy na przykład to jest twoje marzenie? Nie, ja bym chciała na pewno trafić z jakąś taką książką, że naprawdę będzie miała duże grono czytelników, jeszcze większe niż te, które mam obecnie. Plus faktycznie ja napiszę tę książkę i stwierdzę, wow, Brzezińska, w końcu zrobiłaś dobrą robotę. Na razie tego nie mam, ale to też mnie cieszy, bo ja się cały czas uczę. Każda moja książka jest troszeczkę inna, a trudno porównać tomy z tej serii i powiedzieć, że każdy jest na tym samym poziomie, bo to nieprawda, ja się rozwijam. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No, ja osobiście jestem fanką seriali, więc czemu nie, jakiś fajny serial, fajnie by było, ale nie mam na razie takich planów. Na razie zobaczymy, gdzie dojdę. No, a marzenia? To jakby możesz płynąć, więc... Ja nie mam marzeń, nie mam planu do zrealizowania. Jestem konkretnym człowiekiem. No dobra, nie ma pytań od Państwa, z czego bardzo ubolewam. Niemniej jednak, jak będziecie studowali w komciach, to... W komciach, jak Boże, powiedziałem, serio? Miałem 16 lat. Ty gościni w ogóle. Gościni jest akurat normalnym słowem. Nie, komcie nie są. Goście są, słuchaj, wiesz? Gościuba. Gości to liczba mnoga. Ja ją wyedukuję. Ona mnie wyedukowała z prokuratora, ja ją wyedukuję z feminatywów. Chodzenie. Ja nie używam, nie stosuję, nie polecam. A w książkach? Boże, nie zwróciłem uwagi. Jezu, ja się pokłóciłam z redaktorem o psycholożkę. Powiedziałam, że absolutnie w mojej książce nie będzie psycholożki. Pokłóciłyśmy się na słowniki, aczkolwiek ostatecznie został psycholog. Pozdrawiam. Jakiś stary musiałaś trzymać. Machałaś słownikiem z PRL-u. Nie, ja po prostu nie lubię. No, są ludzie, którzy to lubią, są ludzie, którzy to uznają. Proszę bardzo, ja tego na pewno nie cierpię przy zawodach prawniczych. Nie ma czegoś takiego jak prokuratorka. Jak to słyszę, to mnie aż po prostu skręca. I jak ja to zobaczyłam w książce jednej osoby, która... Czemu nie prokuratorka? Nie ma prokuratorka, bo prokurator to jest urząd jasnej. Jest w ustawie napisane prokurator i jest prokurator. Jest powołanie na urząd prokuratora, nie urząd prokuratorki. Come on. Nie ma czegoś takiego. W związku z tym, jak ja zobaczyłam jednej z typowych polskich pisarek słowo prokuratorka, to zamknęłam książkę i powiedziałam, że więcej nie czytam. Są... Jakiej? No zgadnij. Nie, są rzeczy, których po prostu nie przychodzą. Drodzy Państwo, nie zmieniajmy urzędów. Nie. Już jeżeli ktoś musi zmieniać sobie psycholog i psycholożka robić, spoko, akceptuję. Ale nie zmieniajcie mi prokuratora na prokuratorki. Czyli trzeba zmienić prawo. Nie. To jest dobra. Znaczy w tym konkretnym zakresie. Tak samo jak sędzina, to żona sędziego, a nie sędzia. Także nie, nie zmieniajmy instytucji, chociaż to zostawmy w świętomiańskim spokoju. Na policjantka? Jak już ktoś mówi. Jest funkcjonariusz policji, tak? Potocznie policjant, policjantka się używa. No. To jest trochę inna broszka faktycznie. My idziemy się kłócić dalej. Cześć, do zobaczenia. Więc mam nadzieję, że Dianę przekonam. Zobaczycie, jutro będzie tak waliła feminatywami. Zapomnijcie o tym, szybciej on wróci do dobrych nawyków. Ja jestem wykształconym polonistą i u nas są feminatywy. A ja jestem prawnikiem. Nie wygrasz. Czką. Na razie! Yeah.